Ten odcinek poświęcimy klasom. Nie będę tutaj bardzo się rozwodził na ten temat, natomiast powiemy sobie o najważniejszych rzeczach. Komponenty klasowe w Reakcie są teraz mniej popularne, ale nadal są używane. Dlatego warto je znać ich zapis oraz sposób działania. Zapis klasy w JavaScriptie wygląda w następujący sposób. Zaczynamy od słowa kluczowego klas, następnie nazwa klasy, potem nawiasy klamrowe, gdzie mamy ciało naszej klasy. No i tak naprawdę tyle, ale z reguły dodajemy jakiś konstruktor, czyli konstruktor i on też ma jakieś swoje ciało. Teraz tak, czym jest konstruktor? To funkcja, która zostaje zawsze wywołana przy tworzeniu nowej instancji klasy, czyli kiedy tworzymy jakiś obiekt, to wtedy wywołujemy konstruktor. Jeszcze bardziej rozjaśniając, instancja klasy to po prostu obiekt, czyli jak mamy klasę owoc i stworzymy obiekt jabłko, to możemy mówić, że jabłko to nowa instancja klasy owoc. Konstruktor oczywiście może przyjąć parametry, jeżeli takie parametry posiada, to możemy je wtedy uwzględniać przy tworzeniu nowych obiektów. Jak? Już pokazuję. Stworzyliśmy sobie klasę owoc. Załóżmy, że nasz owoc, to znaczy konstruktor do tego owoca, będzie przyjmował dwa parametry, czyli name oraz quantity, czyli ilość. Następnie przypiszmy sobie do wcześniej zdefiniowanych pól w naszej klasie te wartości. Tworzymy sobie wcześniej pole name oraz year. Nie musicie tego robić, ale zaraz wytłumaczę, dlaczego w tym przypadku to robimy. Sorry, tylko to nie będzie year, a quantity. Teraz, aby przypisać to name, które przekazujemy w konstruktorze, do tego name w naszej klasie używamy słowa kluczowego this, czyli this name równa się name. Tak samo robimy z quantity, czyli this quantity równa się quantity. W momencie, kiedy sobie stworzymy jakąś instancję danej klasy, czyli załóżmy const myOwoc, następnie musimy użyć słowa kluczowego new, czyli new owoc i tutaj przekazujemy dwa parametry. W naszym przypadku to będzie jabłko oraz ilość ustawmy na 4. Teraz możemy to podejrzeć, czyli console.log myOwoc. Mogłem w sumie to dać po angielsku, ale no, zostawmy to tak. Odświeżamy i jak widzicie mamy obiekt, który ma name jabłko i quantity na 4. Jak możecie zauważyć, kiedy usuniemy name i quantity, to dalej powinno nam to zadziałać. Jak widzicie, działa. Także nie musicie tego tworzyć wcześniej, natomiast wtedy musicie wiedzieć, co oznacza słowo kluczowe this. W ogólnym słowa znaczeniu to this wskazuje na dany obiekt. W praktyce, bo wiem, że to poprzednie zdanie mało wam mówi, to kiedy mamy zmienną w klasie o nazwie, załóżmy name, i chcemy wywołać ją w kodzie, to piszemy this name. Po co to jest? Na przykład pomaga wtedy, kiedy jak w przykładzie wyżej, w parametrze macie name, natomiast wasze pole w klasie też nazywa się name, to wtedy wiecie, tak jakby rozróżniacie to, do czego przypisujecie daną wartość. No i wtedy właśnie warto używać słowa kluczowego this. Na tym etapie wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, że klasa zawsze może dziedziczyć po innej klasie. W przypadku JavaScriptu wygląda to w taki sposób, że piszemy słowo kluczowe extends, no i następnie dajemy nazwę klasy, po której dziedziczymy. My innej klasy nie mamy, natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że to zadziała. Oczywiście w klasach możemy tworzyć funkcje, czyli metody i jeszcze kilka różnych rzeczy, ale o tym powiem w następnych lekcjach. Nie zapomnijcie o łapkach, subskrypcjach, a w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się, cześć!